Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nauka czytania metodą sylabową. Dzisiaj spotkanie z sylabą li, ale także zagoszczą u nas wcześniej poznane sylaby, a więc la, lo, le, a także mamo, memi, tato, teti, dado, dedi. A więc jeżeli jesteście zainteresowani, to like, czyli łapka w górę, a po drugie, no cóż, rozpoczynamy nasz trening. Sylabę li możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby. Może być ona zapisana małą, albo też wielką, albo jak wolicie, dużą literą. Bez względu na to, czy sylaba li zapisana jest małą, czy też wielką literą, brzmi tak samo, brzmi po prostu li. A jakie wyrazy rozpoczynają się z sylabą li? Popatrzcie, posłuchajcie i ćwiczcie na równi ze mną. Sylabą li rozpoczyna się wyraz lisy albo lilia czy lizak. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie lisy. Li, sy. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie lilia. Li, lia. Tym razem wyklaszczmy sylaby w wyrazie lizak. Li, zak. Sylabą li rozpoczynają się także dłuższe wyrazy, trzysylabowe, jak na przykład wyraz litery czy linijka. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie litery. Li, te, ry. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie linijka. Li, ni, ka. Sylabą li zapisaną wielką literą możemy zapisać na przykład imiona. Oto dziewczynka, której imię brzmi Liliana, a w zdrobnieniu Lila. Wyklaszczmy sylaby w imieniu Liliana. Liliana. A teraz przeczytajmy jej imię. Lila. Sylaba li może również wystąpić w środku, wewnątrz wyrazu. Wewnątrz jakiego? No właśnie, o tym powiedzą nam rebusy. Oto pierwszy rebus. Do sylaby ma mam dodać wyraz lina. Co będzie rozwiązaniem rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie malina. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie malina. Ma-li-na. I drugi rebus, bardzo podobny, a jednak inny. Do sylaby do mamy dodać wyraz lina. Co będzie rozwiązaniem rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie dolina. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie dolina. Do-li-na. Dolina. A inne wyrazy z sylabą li w środku, wewnątrz wyrazu? Na przykład wyraz stolica. Wiecie, że stolicą Polski jest Warszawa. Wyklaszczmy teraz sylaby w wyrazie stolica. Sto-li-ca. Stolica. Albo wyraz oliwa czy policzek. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie oliwa. O-li-wa. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie policzek. Policzek. Sylaba li występuje również w środku, wewnątrz takich wyrazów jak tulipan albo pelikan. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu tulipan. Tu-li-pan. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie pelikan. Pe-li-kan. Jeśli chodzi o dłuższe wyrazy czterosylabowe, to sylabę li możemy spotkać w takich wyrazach jak filiżanka czy helikopter. Pora na wyklaskiwanie sylab. Zaczynamy od wyrazu filiżanka. Fi-li-żan-ka. Teraz wyklaskujemy sylaby w wyrazie helikopter. He-li-kop-ter. Sylaba li występuje również wewnątrz takich wyrazów jak króliki czy aligator. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Wyraz króliki. Króliki. A teraz aligator. A-li-ga-tor. Aligator. Sylabę li możemy także spotkać na końcu wyrazów. Na przykład na końcu wyrazu pszczeli. Albo powoli. Albo mali. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie pszczeli. Pszczeli. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie powoli. Po-wo-li. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie mali. Ma-li.
li. Zauważcie, że wyraz mali potrafimy już samodzielnie odczytać. Zapraszam Was teraz do odczytywania wyrazów, ale żeby je odczytać, musimy połączyć ze sobą sylaby według strzałek, które pokazują nam kierunek, jak musimy je ze sobą połączyć. Zacznijmy od połączeń sylab żółto-niebieskich. A więc łączymy sylabę żółtą z sylabą niebieską. Zaczynamy. Ma-li, ma-li. Da-li, da-li. La-li, la-li. Tym razem będziemy odczytywać połączenia różowo-żółte. Zobaczymy, jakie powstaną wyrazy. Da-li, da-li. A-li, a-li. E-li, e-li. O-li, oli, lo-li, loli. I ciąg dalszy odczytywania sylab i wyrazów. Zaczynamy od tych zapisanych kolorem białym. Li, la, lo, le, to, ma, de, lo. Tym razem odczytajmy sylaby zapisane kolorem żółtym. La, li, mo, li, da, li. La ma, da ma, me ta, ma mo, ta to, la la, la ma, la da, da ma. A teraz odczytajmy wyrazy. Zostały one zapisane kolorem niebieskim. Zaczynamy. Ala, ola, lila, lola, tola, lada. Lato, lida, lama, lala, lato, dama, lata, mela, Adela. Tym razem zapraszam Was do odczytywania zdań. Zacznijmy od tego zapisanego kolorem białym u góry. Brzmi ono: to lale. Pod spodem kolejne zdanie brzmi: te lale to Lila, Lola i Mela. Następne zdanie zostało zapisane kolorem niebieskim. Przeczytajmy. Lila to Lala Toli. Teraz przeczytajmy zdanie zapisane kolorem żółtym. Lola to Lala Ali. Tym razem zdanie różowe. Lala Eli to Mela. I zdania zapisane kolorem zielonym na samym dole brzmią. A to lama. To lama Adeli. Proponuję, żebyśmy raz jeszcze odczytali wszystkie zdania, ale w nieco szybszym tempie. No to zaczynamy. To lale. Te lale to Lila, Lola i Mela. Lila to Lala Toli. Lola to Lala Ali. Lala Eli to Mela. A to Lama. To Lama Adeli. Moi drodzy, dzisiejszy trening dobiegł końca. Mam nadzieję, że przebiegł Wam wyśmienicie i bardzo Wam się podobał. Dlatego pamiętajcie o lajku. Żegnam się z Wami, życząc Wam miłego dnia. I zapraszam na kolejny odcinek i spotkanie z kolejnymi sylabami. Pa, pa, buziaki dla Was. Hej!